Witajcie wszyscy. Tu znowu Starkej. No i dalej gramy w Nie głoduj, rozbitkowie. Jak mówiłem, będę spolszczał tytuł, gdyż no jakoś tak mi jest lepiej. No ale wracając do rozgrywki. Ostatnio znaleźliśmy pierwszą wyspę, która nawet się nadaje na jakąś bazę. No jak widzicie, mam tu też co prawda bagna, które nie są najlepsze. Chociaż ryby, trzciny. No oraz pełno zatrutych wonuszów, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek. Małpy, nie? O Jezu, nie. Były małpy. No ale jak widzicie, dobrze sobie z nimi poradziliśmy, nie ma ich. I dzisiaj w sumie... Nie wiem, co będziemy robić, ale coś na pewno nas czeka, może jakiś większy rozwój bazy. No jak też widać, udało mi się ostatnio skonstruować pierwszą łódkę, taką prawdziwą łódkę, inną niż tratwa. Tylko przydałoby się jeszcze jakiś... Chociażby coś takiego stworzyć. Bambusy, liny i płótno. Okej, dobra. Płótno jest. Nie to. Oczywiście nie ma trawy. Jakby nie było. No ale tak, kontynuując. Od ostatniego odcinka nic nie zmieniłem. Dosłownie. Jedne co, to po prostu siadłem i tylko przeglądałem to, co się stało i w sumie zrobiłem sobie parę notatek, między innymi to, że musimy zlokalizować szybko rafę koralową ze względu na mojego farta co zatrutych wonuszów, jak ostatnio widzieliście. Tego nie kojarzyłem, no ale dobra, kontynuując. Poza tym przydałoby się też załatwić sobie już stabilniejsze źródło pożywienia, co mogło być możliwe dzięki małpom. Super, rozbiło się. Gdybym miał więcej złota, może w końcu bym zrobił sobie po raz pierwszy złotą moczę też coś. No ale póki co może jeszcze warto byłoby pozwiedzać tą wyspę, zanim zacznę myśleć o czymś więcej. Gdyż no nie ukrywając, nie znamy jej całej. Chociaż wygląda na to, że... Super. Kolejny raz małpy. I akurat jednej trawy mi brakuje, żeby je spalić. Jak mi smutno. Nie, ale tak serio. Musimy albo nie gospodarować tej części wyspy, albo się pozbyć małp. Bo jak dobrze wiecie, ja nienawidzę tych małp. Super, Kilef też się już rozwala. Daj złoto, daj złoto, daj złoto, daj złoto. Nie dała złota. Co za niedobra papuga. Chociaż w sumie żarcia jest tutaj dużo. Wiecie co? Nawet mimo tego, że są tutaj małpy pojedyncze, już sądzę, że to jest dobra wyspa. Nawet mimo tego, że w każdej chwili mogą mi przyleść i zabrać wszystko z bazy i będę miał problemy. Chociaż rzeczywiście później to będzie mniej problemów, bo... No nie ukrywając, później będę miał łatwiejsze sposoby na eliminowanie małp. Chyba coś mówi, że tej trawy w ogóle nie ma. Co prawda nie jest to nic pozytywnego, ale... Może w ostateczności jestem skłonny nawet popłynąć gdzie indziej i szukać. No i te bagna są większe niż też... bym chciał, ale... Na szczęście nie panowały całej wyspy. Jeszcze więcej złota. Nieźle. Wodne chwasty. Nie no, wszystko jest, tylko nie ma koralowców i trawy. Więc w sumie... A trawy chyba trzeba było nawozić, więc nie. Myślałem, że może bym spróbował jakoś ją zdobyć, przywieźć tutaj, ale... No niekoniecznie. Chociaż czy tutaj była trawa? Była, dobra. Wiecie co? Zaryzykuję. A! To powoduje to wielkie przemoczenie. Dobra, wiecie co? Trudno, nie mam żagla, ale... Tak czy jak już przerzucam się na nową łódkę, no chyba powiem nawet szybciej. Tak, zdecydowanie. Ale kontynuując. Płyniemy, poszukam wszystkiego, co jest potrzebne i... Musiałbym unikać tych fal chyba jednak bardziej. Nie chcę je zniszczyć. Powiedziałbym, wpadając na falę, jak zwykle. O, nieźle.
mi się kojarzycie te takie robacze paszcze. Wiecie co, ja muszę chyba bardziej się skupiać na pływaniu, a nie na peplaniu do was na kontynencji. Jeśli kojarzycie te takie robacze paszcze, chyba wormhole czy jakoś tak. Te coś, trójkąty elektryczne, czy co to tam jest. To jest to samo dosłownie, tylko z taką różnicą, że... No, wodne. Dobra, więc teraz tylko ile tej trawy jest? W sumie jest nawet blisko, więc nie trzeba będzie jej przesadzać raczej. Dobra. A tu było potrzebne... Fajne. Nie, nie mogę znaleźć. W ogóle też wybaczcie, że tak mam problemy z komentowaniem dzisiaj czy coś, ale no... Dzień jest dosyć ciężki, nie ukrywając. I... No nagrywam to dosłownie na ostatnią chwilę, nawet nie wiem czy się wyrobię. Więc no... Różnie może być. Ale postaram się, żeby oczywiście było jak najlepiej, nie ukrywając. I też tak właśnie a propos tego, że nagrywam na ostatnią chwilę i w ogóle... Dzisiaj będą 3 dni, nie... 4 czy tam 5, nie pamiętam ile ostatnio było. Już się bałem, że to będzie koniec. Że już po mnie. Ale jednak zdążyłem znaleźć łódkę. Przepraszam za hałaśliwego psa, ale jego nie da się wyciszyć w żaden sposób. Ale też dobra, co wyciszyć, dopóki pies nie przestanie mi wrzeszczeć. Dobra, udało mi się uciszyć psa, więc no... Możemy kontynuować już znowu z moim gadaniem. I na obecny moment, co mieliśmy zrobić? Chyba żagle były w planach i... Coś jeszcze? Nieźle. Może uda się nawet bagneta zrobić. Przy czym podkreślam, bagnet, nie bagnet. W sensie osiadkę na robale. Albo wędkę. W sumie wędka mogła nawet być chyba opłacalniejsza. Patrząc na to, że mamy tu jeziorka. Ale dobra, zobaczmy. To na razie zostawimy tutaj takie nieprzydatne rzeczy całkowicie jak złoto, to... Mandragorę w sumie też można zostawić. No. Brawo ja. Jak zwykle musiałem kliknąć coś niewłaściwego. Czego tu jeszcze brakuje? Alchemy Engine. Seal? O, a tego co nie znałem. Chociaż zobaczmy, może dowiem się, czym jest to całe Seal Up. Quantum Drill. Ice Maker. Lightning Rod. Rain Matter. Seal Up. O. Limestone, Sand, Electrical Duda. Co? Nieźle. Ale nie rozwiązuje to mojego problemu. W ogóle. Z żywnością też tak jak patrzę, więc... Cóż, może przydałoby się garnka jakoś ogarnąć. Ale na obecny moment no, nie ma jak, więc po prostu liczmy może na jakieś jajka czy coś. Nawet jest jajko, nieźle. Muszę wam przyznać, że ostatnio brakowało mi tak trochę czasu z taką grą luźną nad stresowaniem. Właśnie jak chociażby no dzisiejsza gra, czyli Don't Surf.
głupi wąż. Jeszcze przez niego umrę. Chociaż sam dzisiaj jestem tak trochę rozkojarzony, więc no. Śmierć byłaby tylko z mojej winy, jeśli już. O, banany. Może jeszcze przeżyjemy ten jeden dzień chociaż. No. Ta, wodne chwasty jeszcze mam. W ogóle do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, czemu jednak ciągle na to mówię wodne chwasty. Także no, po prostu... To były jeszcze jakieś inne żagle, z tego co kojarzę, może zobaczymy, co ja tam bym mógł skonstruować. Liście palmowe, oczywiście. Nie wiem, co oznaczył ten dźwięk, ale zgaduję, że to po prostu problemy psychiczne postaci. Pajonek. To było zbyt proste. O, kolejny pajonek. Ja to po prostu bij zabij! Bij zabij! Wielu z was może też już po prostu zastanawiać, czemu ja do tej pory nie wziąłem sobie się ten, jakiś dzidy czy coś. Ale, no, jak już wam tłumaczyłem, mam Lucy, moją prywatną siekierkę. Może biję mniej i tak, jestem tego świadom. No ale przynajmniej mi się nie złamie w trakcie bitwy, więc... No, jak nic, wolę ją niż jakieś tam dzidy, które bym musiał produkować na potęgę. Można by się garnka ogarnąć. Albo to właśnie nawet Alchemy Engine. Najfajniej by było, bym miał porządny żagiel, bym mógł pływać. Tylko... Gdzie tam były pozostałe kamienie? A, tutaj, dobra. Oczywiście. No oczywiście. Wybaczcie, ale już sam zrobiłem myśli, jak mówiłem, dzień nie był zbyt hojny dla mnie dzisiaj, więc... No mój mózg trochę też już nie wyrabia. Aczkolwiek mam nadzieję, że będę na tyle sensowny, że nie uznacie ten odcinek za totalnego śmiecia. Nie zhejtujecie go tak, że po prostu... no... Zachęcicie mnie do tego, bym się pociął mydłem w płynie, czy coś równie... Nie... No dalej, dziab. Nieźle. Mamy kolejną część od trutki. Ale szkoda, że znowu był trujący wąż, bo tak nie żartując, to mam tego dosyć, że... Nieważne gdzie się ruszę, na mojej własnej rodzimej wyspie, którą właśnie zawłaszczyłem sobie, po prostu należy do mnie i tyle, za chwilę są trujące węże. Dlatego ja rozumiem, że w ogóle, że to dziś i w ogóle nie wiadomo jakie tereny, że to może to jest norma w takich terenach, ale... Patrzcie sobie z tej perspektywy. Wiele osób grało w Shipwrecked. I to różnych. Zagranicznych, polskich. Chociażby tak, dajmy na to... taka bardzo znana na YouTubach Madzia grała. Pamiętam jej zmagania, gdyż sam swego czasu oglądałem jej odcinki właśnie z Shipwrecked. Były to prawda dawno, ale popatrzcie chociażby z tej perspektywy. Ile ona trujących węży spotkała przez swoje rozgrywki, czy tam dajmy na to ktokolwiek, kto grał w to. A ile ja spotkałem w ciągu dwóch odcinków. Może ktoś miał podobnego, w cudzysłowie, farta, co ja, no ale jednak wątpię. Z moich doświadczeń, moich powiedzmy analiz i w ogóle sposobów na to, żeby dowiedzieć czegokolwiek na ten temat, jestem jedyny. Aranżatwa surowców, ale... No ale właśnie. W ostatniej chwili, żebym to zauważył. Da się to spalić?
Nie. Trucizny się nie palą. Jedwab też nie? Trochę szkoda. Ale wiem, że to też nie można. A to? Coś tu się pozmieniało naprawdę z tym wskaźnikiem palności. Ale coś takiego w ogóle istnieje. W ogóle to pchyce bym mógł zrobić? Jeszcze chyba nie, ale niedługo, niedługo może. Shaktów Crown. Tego akurat nie znam. Snake Skin Jacket, fajne. To akurat znam. Nie wiem jak zdobyć kości, czy tam co to jest, ale znam, fajne. Tego do tej pory nie widziałem. Chociaż jak mówimy, nie wiem nawet co to jest to wszystko z tym tarm. Czy jak to się tam nazywa, no i... Szybko złapała mnie tę noc. Dobra. Zobaczmy co my tu potrzebujemy. Oczywiście cutstone'y. Zamiast tego patyczka pojedynczego już je wezmę. I tak, najpierw potrzebujemy ile? Dwie alchemical dudat. Akurat całe złoto mi tu zeszło, to które miałem przy sobie. I co teraz? Cztery deski, dwa głazy. Głazy mamy, na deski oczywiście nie starczy. Tak, więc jeszcze schowam to, no i... Pora robić to, do czego został Woody stworzony, czyli rąbać drewno. Chociaż nie wiem, czy to taki mądry pomysł, patrząc na to, że lada stanę się pewnie boberem. A przez stanę się boberem na myśli zginę od tego. Wiesz, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, jak się najczęściej przemiana w bobra w moim wykonaniu kończy. A szczególnie ci, którzy mieli okazję ze mną zagrać. A ci, którzy nie znają, to prawdopodobnie i tak zobaczycie to niebawem. Pierwszą pełnię, jaka nas spotka na pewno. I bardzo prawdopodobne, że nawet trochę wcześniej. Dobra. Czy mamy już wszystko? Mamy, dobra. Więc Alchemy Engine niech stanie w sumie tutaj. Znaczy nie, trochę za daleko. No tutaj może być. Dobra. Teraz, kiedy już mam Alchemy Engine, czy Alchemy... Mamy to i zobaczmy, co mamy, czy jest tutaj coś szczególne. O, Fish Farm, fajne. W sumie można było coś spróbować wymyślić, chociaż... Czy to ma jakikolwiek większy sens, patrząc na to, co posiadamy? Nie, raczej nie. Dobra, więc może... W sumie w głównej mierze powinienem zająć się ogarnięciem tego wszystkiego. Gdzieś jakieś odchody chyba były. To może nawet... Oczywiście, teraz nie ma patyków. Wiecie co, no... Ja może najlepiej nie będę nic mówił w ogóle pod tym względem, tylko opuszczamy bazę. Dopiero to, co prawda ją założyliśmy. Biorę co mam. Powinienem zostawić jakieś złomy, bo pewnie jak zwykle skończy się na tym samym, czyli zapchamy ekwipunek jeszcze zanim w ogóle będę poza moją wyspą. Pierwszą odkrytą. No ale kontynuując, po prostu upłyniemy dalej, może znajdziemy coś, co się przyda. Czy mam coś niepotrzebnego ze sobą? No oczywiście poza wszystkim, co jest niepotrzebne i co ze sobą targam. Ale dobra, no i to się nazywa prędkość. Więc cóż, mam łódkę. Czarna mewa, czy co to? No dobra. Wyspę coś jakąś sensowną jedną znalazłem. To teraz w sumie warto byłoby poszukać czegoś, co dostarczyłoby zapasy patyków, traw i byłoby dosyć blisko. Te trawy nie są jakimś wielkim problemem, patrząc na to, że ta wyspa niedaleko, ta piaszczysta, na której dzisiaj już byliśmy. Oje, Stingray. Jak nic to był Stingray. A ja oczywiście wpadłem w te fale. O. Liczyłem na to, że jednak tym razem będzie lepiej. O, kolejna wyspa. Bardzo byłoby się jej przyjrzeć, chociaż... Nie mówcie mi, że zbudowałem bazę na niewłaściwej wyspie, jak już tak patrzę. Dobra, jednak na właściwej, patrząc na to, że stoi Dodo.
mogliby to wymordować, chociaż... Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. To i tak jest niegroźny, no poza tym, że będzie zżerało wszystko, co zauważy na ziemi, więc lepiej nie trzymać tu już cennych rzeczy na tej wyspie. Ale dalej nie znalazłem rozwiązania. Chociaż nie wiem, czy powinienem eksplorować tę wyspę, patrząc na to, czego szukamy, a na to, co tu jest. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Może jeszcze okaże się, że znajdziemy tutaj jakiś skarb czy coś. Jak ja to nazywam zazwyczaj, kiedy gram z siostrą w coś i znajdziemy skarb. Skarb kapitana Bobo Brodego. Nie wiem, skąd to się wzięło, nie pytajcie mnie. Jakoś tak się wzięło. Ale wydaje mi się, że ta wyspa mniejsza. Posiada mniej jakichkolwiek atutów. I dalej nie ma tego, czego potrzebuję. No ale przecież już wiem, gdzie jest jeden z dwóch ptaków Dodo. Wiesz, cóż... Akurat ptaki Dodo to znam doskonale. Nie wiem, czy były, kiedy grałem, czy nie było ich wtedy. Nie pamiętam po prostu skąd, co, jak, gdzie, ale wiem, że znam je doskonale, wiem... co zrobić, żeby... móc je rozmnożyć. Jakie są ich zalety, jakie są ich wady. Przy czym, żeby nie było zalet, jest mało, wad jest pełno. Myślałem, że coś szczególniejszego. Co to? Co to jest? A, bolfen jakiś. To jest jakiś delfin? Morskie odpowiedniki prusiaków wprowadzili w końcu. No i proszę, rafa koralowa. Niewielka, bo niewielka. Ale jest. No i wieloryb. Nie wiem, czy to jest najlepszy moment, żeby go szukać, ale... No cóż... Chcesz mówić, że ta moja łódka niedługo zostanie i tak zniszczona całkowicie. Ta, jak nic, ja ją zniszczę zanim cokolwiek nastąpi. Ja właśnie nie przemyślałem wszystkiego, co tutaj robię i właśnie to jest nasz koniec. Ta. Cip. Co, że zgubiłem go? Tak. Nie przemyślałem tego wszystkiego i też przez moją własną głupotę właśnie jestem martwy. Chociaż... A to gdzieś miałem pochodnie. Spoko. Tak. Wiecie co, jeśli rzeczywiście obdomowaliście się z mojej ślepoty, to wybaczcie, no ale jak mówiłem, dzisiaj jestem nieogarnięty i w ogóle, a i tak już jestem spóźniony z odcinkiem, także no. To już będzie ostatni dzień dzisiejszej rozgrywki, nie no, poszukamy oczywiście czegoś typu, no nie wiem, farma, patyków większa czy coś. I na tym będziemy kończyć. Na tym albo na końcu tego dnia. Gdyż niestety nie mogę sobie pozwolić na więcej. Akurat nie mógłbym, ale no, jak mówiłem, dzisiaj nie jestem w formie, więc no. Ha. Mgła? Co? A gdzie ja teraz jestem? Dużo straciłem, tak szczerze, prawdopodobnie. Albo bardzo mały i ja po prostu jestem jakiś tak, powiedzmy, przeświadczony, że dużo straciłem, naprawdę nic. Ale to było fajne. Uf.
Ja naprawdę nie umiem pływać tą łodzią. Ale no muszę przyznać, że nauczyłem się nowych rzeczy, nawet większej ilości niż się spodziewałem, że się nauczę. I tak. Jest to... Czego szukałem? A przynajmniej połowa tego, czego szukałem. W tym wypadku są to trawy. I w tym patyki też chyba są, jeśli się nie mylę. Ja też nie jestem pewien, czy z tych drzew wypadają patyki. Ale w sumie, jak nie wiem, to czemu mam nie sprawdzić. Ale są. Faktycznie są. Więc chyba znalazłem kolejne dosyć porządne miejsce, tylko... Szkoda, że tak daleko od... wyspy, którą zdecydowałem się zasiedlić. Co ci mówisz, że i tak z zginiemy? Tym razem mam braku psychiki. Czy tam w sumie od zerowej poczytalności, bo psychikę dalej będziemy jakąś tam mieli. Może niską, ale będzie. No. Także no. To się zaczynam powtarzać. W sumie warto byłoby zwiedzić tę wyspę, może uczynić z niej drugą jakąś tam minibazę. Na drugim krańcu świata w sumie to jest, więc... Kto wie... Kiedyś może okazać się konieczne. Super. Dużo pająków i... znowu małpy. Nie wiem. Ja normalnie nie wiem, co ja mam zrobić z tym, że na każdej wyspie, którą spotykam, są albo małpy, albo nic. Przy czym jak mam na myśli nic... To mam na myśli dosłownie nic, czyli nawet nie ma warunków do zamieszkania. A nie by było, gdyby udało się jakoś zniszczyć te chaty małp bez spalania ich, bo... No jednak, z tego co pamiętam, da się je budować samemu i nawet jakiś ciekawy materiał powinien z tego być. Ale dobra, wyspa ciekawa. Może kiedyś się wykorzystam, chociaż... Chyba przydałoby się pomału myśleć o naprawie łódki. Chociaż no bardziej o naprawie. Myślałem też, żeby nie zrobić nowej, ale to jest zbyt kosztowne, żebym już na tym etapie musiał ustawiać całkowicie nową łódkę. Ja nawet nie wiem, czy... Wiecie co, ja chyba nie powinien naprawdę w to grać i pływać. Za dużo do was gadam, za mało się skupiam na... W sumie na wszystkim. Dobra, gdzie teraz jestem? Gdybym tam popłynął, to bym mógł znaleźć jakiś skarb. A, zapomniałem. Znowu łopaty nie wyrobiłem. Bo nie miałem z czego. Zobaczmy, czy jest tutaj coś takiego. Creeper kit. Chyba niestety nie. A nie było Creeper kit. Potrzebuję pszczół. Także no. Chyba znalazłem pszczoły. Super. Tylko, że nie mam zamiaru niszczyć jedynego ula, który znalazłem, bo jeszcze okaże się kiedy indziej potrzebny. No ale też są patyki, oczywiście. Wiecie co, to chyba będzie prawdopodobnie najgorsza seria, jaka może być z Don't Starve. Czym Don't Starve, nie pamiętam jak się mówiło, czy Starve. Ale nie istotne. Jak nic, nie znam gościa, którym gorzej mogłoby pójść ode mnie. Nie wiem, już 8 dzień, zaraz 9, czyli za chwilę końcówka odcinka. A nie, nie, chyba, ja chyba miałem już kończyć odcinek, tak szczerze, tak patrzę na czas. Na dniu 8, czekaj, 5, 6, 7. No brawo, ja po prostu miał być 3 dni, są znowu 4, także no. Gdyby były te 3 dni, to może jeszcze bym się z odcinkiem wyrobił na czas. Także no. Widzicie, moje nieogarnięcie sięgnęło po prostu poziomu powyżej 9000, jak to mawia klasyk i w ogóle. Tak, jak nic, to jest po prostu jakiś taki sygnał, że już halucynacje są porządniejsze. Więc wiecie co, to chyba nawet będzie nasz koniec, patrząc na stan ogólnie jego zdrowia psychicznego naszego bohatera.
Nawet muszle przy zbieraniu kwiatów mnie raczej nie oceni. To po prostu już jest koniec. Także oczywiście, jeśli okaże się, że zginę, to pamiętajcie, żeby zajrzeć w karty te wszystkie YouTube'owe. Gdzieś tam będzie ankieta, co dalej, w kontekście jaka postać, żeby nie było, nie udało się jeszcze nic osiągnąć tak naprawdę w tym Don't Starve, więc... No. Warto by byłoby spróbować jeszcze raz. Może już nawet jest lepsze wyspa niż to, co znalazłem ostatnio. No ale oczywiście ja musiałem już w pierwszym odcinku się osiedlić. Nie no, mniej rzeczy ogólnie, ale wyspa przyzwoita. Można byłoby być skuteczniejsza niż to, co znalazłem ostatnio. Super. Tak, mi to już koniec. Jeszcze co, ja się nad nim muszę starać. Po prostu to już widać, że to będzie koniec. Miło było was poznać i w ogóle, ale... Niestety... Dużo mnie zabiera życia, tak szczerze, więc nawet w ostateczności może być. Nawet je przygotujemy jednak, no cóż. Udało się przetrwać. Także no... Co dalej, to już zobaczymy w następnych odcinkach. A póki co ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Podawajcie dalej, jeśli wam się podobało oczywiście. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Jak to mówiłem parę minut temu. Hej!